Po co zmartwychwstał? To tylko podzieliło ludzi. Podzieliło rodaków. Jedni uparcie twierdzili, że go uczniowie ukradli. Inni mówili, że żyje. Podzieliło Żydów. Jedni zostali przy prawie mojżeszowym, inni wybrali nowe przymierze. I nie pomogły łzy rodziców, braci, przyjaciół. Podzieliło ludzkość. Jedni zostali chrześcijanami, innym każą się nawracać. Podzieliło również nas. Jedni mogą chodzić do komunii, inni nie. Po co zmartwychwstał? To tylko zasiało wątpliwość co do autorytetu władzy. Czy mógł się mylić Poncjusz Piłat i Rzym ze swoim rzymskim prawem? Czy mógł się mylić Sanhedryn i arcykapłani, skoro zostali namaszczeni przez Boga? Jeśli nie można wierzyć władzy takiego państwa jak Imperium Romanum i takiej władzy religijnej jak tej danej przez Boga Izraela, to komu można w ogóle wierzyć? Po co zmartwychwstał? Przecież wielu z tego powodu umarło. Piotr i Andrzej, Jakub i Tomasz i wszyscy apostołowie z wyjątkiem Jana, tysiące męczenników przez 2000 lat, którzy oddali życie, bo wierzyli, że On żyje. Albo zostali okrutnie zabici, chociaż chcieli żyć, ale nie żyją, bo wierzyli w Tego, który żyje. A dzieci niewinne z Betlejem, czy poniosłyby śmierć, gdyby nie było Jezusa? A Judasz Iskariota? Nie powiesiłby się, gdyby nie był apostołem. Pewno przeżyłby do śmierci u boku kochającej żony i wdzięcznych dzieci. Po co zmartwychwstał? Przecież wielu z tego powodu cierpi. Bo ja jestem wierzący, a moje dzieci nie. Bo ja jestem normalny, a on nawiedzony. Bo małym dzieciom każą się spowiadać, a dużym zabraniają tego, czego nawet im rodzice nie zabraniają. Bo Kościół każe robić to, czego nie chce. Albo nie rozumiem. Po co zmartwychwstał? Przecież i tak nic się nie zmieniło. Ludzie dalej zabijają. Nawet wymyślono wojny religijne. Ludzie dalej kradną. Nawet robią to ci, którzy wszystko oddali dla Chrystusa. Ludzie dalej cudzołożą. Nawet ci, którzy publicznie ślubowali wierność aż do śmierci, a nie tylko do najbliższej, lepszej okazji. Po co Jezus zmartwychwstał? Kochani ludzie Wielkiej Nocy, bracia i siostry, chrześcijanie, ktokolwiek ma jakąkolwiek wątpliwość co do zmartwychwstania, niech wróci pod krzyż i czeka cierpliwie przed pustym grobem, aż światło poranka wielkanocnego pokaże mu więcej niż widzą emocjonalne pozory. Głębiej niż pojmuje nawet najlepszy specjalista od wegetacji i szerzej niż ogarnia nawet największy ludzki rozum.